Siemaneczko moi drodzy, znalazłem i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale i nagrywam ten odcinek dla was tak szybko jak tylko mogę. Właśnie skończyłem live'ik, na którym sprawdzałem update'ik w Pet Simulator QX i nagrywam dla was ten film moi drodzy zaraz po live'iku, jak tylko mogę zobaczyć, jest 18:57, ponieważ o 21:00 odbywa się koncert właśnie moi drodzy w oficjalnej grze Airy Battles, w tej grze, w której ja teraz jestem. Nawet jest moi drodzy tutaj odliczanie zrobione, 2 godziny, 2 minuty i 8 sekund na moment, w którym ja to nagrywam, zostało do tego koncertu i naprawdę uwierzcie mi, nie chcecie przegapić tego koncertu i dlatego też dla was nagrywam ten film, to jest naprawdę bardzo ważne, bo będzie można sobie prawdopodobnie podczas tego koncertu zdobyć darmowe itemki. Na pewno będzie można sobie zrobić jeden darmowy itemek, a być może nawet moi drodzy dwa. Bo jak widzicie, pojawia się tutaj taka odznaka Battle Beam Acquired i mam też moi drodzy również taką odznakę Concert Attendee. I te dwie odznaki się moi drodzy pojawiły i prawdopodobnie moi drodzy właśnie te dwie odznaki będziemy mogli sobie dzisiaj zdobyć. Tą moi drodzy prawdopodobnie, a tą na 100% za obejrzenie koncertu. I teraz moi drodzy przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do itemków. Nie wiem czy za tą odznakę będzie itemek, ale jeśli tak, to prawdopodobnie będziemy mogli sobie zdobyć dwa itemki, a jeśli nie, to prawdopodobnie tylko jeden i ten itemek. I teraz to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj moi drodzy byli w grze, jeśli zależy wam na tym itemku Battle Beam, bo będzie można sobie go zdobyć prawdopodobnie tylko moi drodzy i wyłącznie raz, bo ten koncert będzie powtarzany tylko raz. Na Twitterze moi drodzy, oficjalnym Airy Battles, twórcy nam o tym powiedzieli, że koncert tylko raz się odbędzie i nie będzie moi drodzy powtarzany w ogóle. Także jest to bardzo ważne, żebyście obejrzeli ten koncert, bo nie będzie on w ogóle powtarzany, no i odbędzie się on tylko raz. Dzisiaj moi drodzy o 21:00, także no już za niedługo. I dlatego tylko tak szybko jak mogę nagrywam dla was ten film, żeby was o tym poinformować, żebyście o tym wiedzieli. No bo jeżeli ten itemek będzie do zrobienia dzisiaj moi drodzy, to nie będę mógł zrobić o nim filmu. No bo jeżeli koncert nie będzie powtarzany moi drodzy, to nie będę jak miał dla was nagrać poradnika, ale pewnie tak jak w większości moi drodzy przypadków, żeby zdobyć sobie ten itemek podczas koncertu, będzie trzeba po prostu wykonać jakąś misję, tak jak to jest w przypadku tych wszystkich moi drodzy innych Robloxowych koncertów. Także pewnie będzie jakaś łatwa misja i będzie można sobie ten moi drodzy itemek zdobyć. Zobaczymy moi drodzy, tutaj mamy opis moi drodzy, May the battle be with you in the Airy Battles Season 3 Championship. Ten opis w ogóle nam nic nie mówi, nie wskazuje czy ten itemek będzie do zdobycia, także są to tylko moi drodzy, pamiętajcie, spekulacje i niekoniecznie ten item będzie do zdobycia moi drodzy za obejrzenie koncertu. Być może po prostu będzie tylko ta odznaka do zdobycia, ale być może ta odznaka da nam itemek i będzie to być może ten itemek. Bo co prawda uważam moi drodzy, że ten itemek bardziej będzie prawdopodobne to, że będzie on za kod jakiś od twórców moi drodzy promocyjny i też od youtuberów, którzy będą rozdawać ten kodzik, jakim twórcy dadzą. Ale tak sobie też pomyślałem, że skoro tutaj ten itemek jest świeżo do mojej drodzy dodany, zarówno jak i ten do mojej drodzy Avatar Shopu, to kto wie, może też go będzie można sobie już dzisiaj zdobyć, bo skoro jest to moi drodzy oficjalny napój trzeciego sezonu Airy Battles, tak jak to jest tutaj moi drodzy to napisane w opisie, to być może będzie go można właśnie zdobyć sobie za zdobycie tej odznaki za obejrzenie koncertu. I dlaczego tak uważam, że może tak być? No dlatego moi drodzy, że zobaczcie, no jest to napój, no a podczas koncertu fajnie jest się czegoś napić moi drodzy, jakiegoś napoju na orzeźwienie moi drodzy, jak zaschnie w gardle, jak na przykład ktoś śpiewa jakąś piosenkę ulubioną swoją na koncercie, potem zaschnie w gardle, warto się napić, także moi drodzy, no może ten itemek będzie do zdobycia. Naprawdę jestem podekscytowany moi drodzy, nahypowany. Zobaczymy moi drodzy, także nagrywam dla was teraz ten film, żebyście o tym wiedzieli. No i zobaczymy moi drodzy, no i zobaczymy. Zobaczymy, czy te itemki, moi drodzy, będzie można sobie zdobyć. I cały ten film, moi drodzy, to są tylko moje spekulacje, także pamiętajcie o tym. No ale, moi drodzy, no, mam nadzieję, że te itemki będzie można sobie zdobyć i że uda nam się je zdobyć. Także widzimy się dzisiaj na live'iku, moi drodzy, bo będę robić z tego koncertu live'a. I tak myślę, że pół godziny przed koncertem sobie zaczniemy, czyli tak o 20:30 spodziewajcie się, moi drodzy, live'ika. A ja teraz, moi drodzy, lecę montować dla was ten film, żeby jak najszybciej wam go wrzucić i żebyście mogli sobie, moi drodzy, też o tym wiedzieć. Chociaż ja też już na poprzednim live'iku z Airy Battles, jak reagowałem na trailer, mówiłem o tym, że będę robił live'a z koncertu i że będzie taki koncert. Ale nie było wiadomo wtedy jeszcze i że będzie taki koncert, ale nie było wiadomo, że będzie można sobie zdobyć podczas niego darmowe itemy. Także na pewno, moi drodzy, podczas tego koncertu będziemy mogli sobie zdobyć jeden darmowy item i to już wiemy, moi drodzy, od DJ Monopoly, ponieważ potwierdził on to nam na Discordzie, ponieważ jedna osoba zapytała się DJ Monopoly na Discordzie o darmowy itemek i właśnie DJ, moi drodzy, odpisał, że na pewno za obejrzenie koncertu będzie jeden darmowy item. Dlatego też wydaje mi się, moi drodzy, że może być to ten itemek, Battle Beam, no i ewentualnie jeszcze, moi drodzy, Airy Battles Soda Cup. Być może ten itemek też będziemy mogli sobie zdobyć. No ale to, moi drodzy, zobaczymy. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już jest wszystko. Widzimy się, moi drodzy, na live'iku. Jeśli coś się, moi drodzy, zmieni i te itemki będzie można sobie zdobyć w inny sposób niż za obejrzenie koncertu, to was o tym poinformuję i nagram o tym film. Życzę wam, moi drodzy, oczywiście powodzenia w zdobywaniu tych itemków. Mam nadzieję, że uda wam się je zdobyć. Trzymajcie się, no i pa pa!